jesteś panną młodą? Jestem żoną. Słucham? Nie jestem panną młodą, jestem żoną Andrija Żadana. Zabili go na oczach wszystkich. Czarny duch dźgnął go jak barankę. Rozpoznałaś zabójcę? Kto pragnąłby się na tobie zemścić? Zostawcie mnie. Przepraszam, potrzebuję pani pomocy. Pan powrócił. Piotr Iwanowicz. O Boże. Ja jestem tu panem. Wszystko tutaj należy do mnie. Nigdzie się nie wybieram, to mój dom. Jeśli tu wrócisz, sam uduszę cię gołymi rękami. Gdzie ich znajdujesz, swoich obrońców? Zło jest ukryte. Miód na języku, a pod językiem trucizna. Dlaczego tak bardzo mnie nienawidzisz? Twój mąż ma na rękach krew niewinnego człowieka. Andrij by nie mógł, ma czyste i szlachetne serce. Nie da się poznać czyjegoś umysłu, Katia. Coś jest nie tak z tym wszystkim. Ona grzebie w przeszłości. Ta idiotka nie wie, w co się pakuje. Pomocy! Nie można kogoś zdradzić, nawet z dobrych pobudek. Nie można niszczyć czyjegoś życia, żeby ocalić inne. To nie jest takie proste, jak myślisz, Katerino Stepanowna. Możesz naprawić wszystko poza śmiercią. Trzeci sezon serialu Zniewolona. Już wkrótce w jedynce.